To się cieszę, to jedziemy. Gambit Szara Heniga. Rzeczywiście to nam... A, w ogóle pomysł taki, żeby w czasie jednej transmisji Radosnych Szachów robić i hetmański, i królewski, to szybciej się skończy. Nie, panie Grzesiu, ten poetycki taki. Ten taki poetycki, panie Grzesiu. No dobra. Pan przejrzy tytuły z ostatnich 2-3 dni, panie Grzesiu. Na pewno panu się spodoba. Jedziemy. D4, D5, C4, E6. Skoczek C3, C5. Panie Zbychu, też nie o to chodzi. Ale jedziemy dalej. Gambit Szara Heniga. Mamy takiego tarasza i w taraszu wyróżniamy Gambit Szara Heniga. CD4. CD4 niestety można tak w szachy grać. Można tak w szachy grać. Jest to dopuszczalne. Nie jest zakazane przepisami. Można tak w szachy grać. I co teraz? Teraz posunięć jest wiele. Zaczniemy od głównego. Hetman D4. Skoczek C6. Hetman D1. ED5. Hetman bije D5. I na tym się zasadza ten gambit. Są dwie koncepcje. Zaczniemy od główniejszej. Goniec E6. Przyjmujemy wymianę hetmanów i gramy E3, najlepszy ruch. Można grać goniec G5, ale gramy E3. Co czarny może? Skoczek B4, napad tu. Chce nam zabrać, ale my mamy sprytnego szaszka. Musi odejść, bo jak się zasłoni, to nie zrealizuje celu. I my odchodzimy. Schowamy się królem na G2. Skoczek F6. Skoczek F3. Skoczek C2 na wieżyczkę. Wieża B1. Goniec F5 na wieżyczkę. I goniec D2. Niespodziewanie z olbrzymią przewagą. Z olbrzymią przewagą. Jeśli teraz jakieś szaleństwa typu skoczek E4. Bijemy. Bijemy. I wieża D1 lub C1. Co kto woli. No załóżmy wieża D1. Wieżę za chwilę obronimy króliszem. I jaką obronimy króliszem, będzie dobrze. Cieszę się, panie Grzesiu. Były dwa, bo to w pośpiechu robiłem, poza tym tam późno wróciłem, jak w tej piosence. Dobra. To jest olbrzymia przewaga białych. Tu w tej kwestii jest niepoprawny. No to spróbujmy jakoś wzmocnić grę czarnych, zmienić grę czarnych. Na przykład A6. Na A6 goniec E2 i nulka. Spróbujmy inaczej grę czarnych. No goniec F5 trzeba zagrać, to tu nie. No skoczek C2 trzeba zagrać. A jak zaczniemy od A6, goniec E2 i niedobrze. I jak skoczek D3, nie przejmujmy się, gramy skoczek D4. Znowu cofamy. Czy można grać coś innego niż skoczek F6? No można, ale co? No G5, A6, no trzeba rozwijać figury. Czy król musi iść na E7? Musi. Pogoniec D7. Bijemy na D7, wieża bije D7. Król E2. Król idzie do centrum,
bo mamy końcówkę, bo mu nie grozi mat. Z dobrą pozycją. No to jeszcze się cofnijmy. Czy tu trzeba grać skoczek B4? No jak nie zagramy skoczek B4, to będzie nulka. Goniec C5 nic nie daje. Goniec B4 też nie. Piona nie ma. Ja przypominam, że tu piona nie ma. Że piona to my dajemy. Tu trzeba odbić wieżą. No to tu jest drugi ruch. Goniec D7. Nie wymieniamy hetmanów. No z zamiarem zagrania skoczek F6. No to gramy spokojne. Można grać A3 oczywiście. Zagrajmy skoczek F3. Skoczek F6. Hetman D1. Goniec C5 najlepsze. Możemy grać A3. Polecam ruch A3. Ale zobaczmy E3. Hetman E7. Goniec E2. Znowu A3 dobre. Długa. Roszada. Krótka roszada. Co jak G5. A3. I jesteśmy szybsi. A3, B4 i szybciej atakujemy. Tu trzeba powiedzieć, że pozycja jest bardzo, bardzo ostra i każda rada dla czarnych się przyda. I co może? Jeszcze cofnijmy tego Szara i Henniga. No co tu jeszcze może grać? No wszystko inne jest gorsze. Bicie na D5 to jest nulka. No spróbujmy ruchu skoczek F6. Na skoczek F6 bronimy piona pionem i z kolei na skoczek C6 gramy goniec B5. Można grać hetman D1, ja polecam goniec B5 na A6. Bijemy i po biciu możemy odejść hetmanem na A4. Mamy zdrowego pionka przewagi, wyjdziemy konisiem, zrobimy roszadę. Nic się nie dzieje. Nic, absolutnie nic się nie dzieje, a piona mamy. No to jeszcze się wróćmy do tego Szara Henniga. Co tu on jeszcze może zagrać? Bo najwięcej wzmocnień jest w pierwszym ruchu. No zobaczmy, no A6 jak zagra. Na A6 też gramy. E4 się nie przyjmujemy, się nic groźnego nie dzieje. Czy są pytania do gambitu Szara Henniga?